Wystartował turniej WR Chess Masters, szachy klasyczne na żywo. W rundzie pierwszej Polak rodak Jan Krzysztof Duda zmierzył się ze swoim nemesis Wesleyem So z Ameryki. No i niestety muszę powiedzieć, że zdaje się, że ta depresja szachowa Polaka dalej trwa. Pół roku nie grał szachów klasycznych na żywo. No i zobaczcie, co się tutaj zadziało. Przeciwnik zaczął tę partię bardzo elastycznie, ponieważ ustawił po prostu gońca na g2, zroszował króla. Janek w tym czasie zajął centrum, co jest oczywiście bardzo dobrym podejściem. No i teraz biały ma trzy takie główne opcje: d4, to co nastąpiło w partii, c4, bądź też d3, wejście w atak królewsko-indyjski, gdzie tam biały trochę odwleka, ale finalnie atakuje centrum czarnego. Więc tak jak widzicie, przeciwnik już na samym starcie partii sporo miesza, no bo na wiele różnych opcji trzeba być przygotowanym. W partii natomiast mamy posunięcie d4 i Duda początek partii grał bardzo szybko, bardzo pewnie. Zobaczcie, co poszło dalej. e6, bardzo logiczny ruch. Pionek z c5 jest teraz zabezpieczony. Czarny chce też gońca rozwinąć. Wszystko w jak najlepszym porządeczku. Natomiast biały atakuje tutaj jeszcze agresywniej, wrzucając posunięcie c4. I w ten sposób widać, że najprawdopodobniej za chwilę centrum się całkowicie otworzy. I tutaj są właściwie dwa problemy, z którymi Polak musi sobie poradzić. Czyli po pierwsze musi zroszować króla, no bo ten król w centrum no nie będzie zbyt bezpieczny. I druga sprawa to jest rozwiązanie problemu gońca z c8, który jest po prostu bardzo pasywną figurą, ponieważ jest tutaj zablokowany przez własnego pionka. I często w tych sytuacjach, gdzie biały ustawia gońca na g2 na bardzo długiej przekątnej, najdłuższej przekątnej, no to oczywiście jest tutaj presja na punkt b7 pośrednio. No i często trzeba się sporo napracować, żeby tego gońca finalnie rozwinąć. No ale tutaj priorytetem powinno być załatwienie sprawy tego króla. Niemniej w partii debije c4, jest ok. Jeżeli Duda sam nie wybije, to przeciwnik jemu wybije i narobi słabości. I tutaj Wesley So chce oczywiście odzyskać tego pionka, grając hetman a4, więc bardzo klasyczne podejście, gdzie rzeczywiście biały tego pionka odzyskuje hetmanem i w partii bije d4. Pewna ciekawostka jest taka, ja tak skojarzyłem, że gdzieś to widziałem tę pozycję i sobie wyszukałem. Okazało się, że właśnie komentowałem tę pozycję, tylko odwrócone nazwiska były. Duda grał białymi, Wesley So czarnymi i czarnymi Wesley So zastosował posunięcie b5 w tej pozycji przeciwko Dudzie. To był jeden z tych turniejów z serii Champions Chess Tour w zeszłym roku, więc szachy internetowe, szachy szybkie. I to B5 pod zadymkę, rzeczywiście bardzo ciekawe. No i tam So wygrał. Naprawdę nie wiem, o co chodzi, ale każdy szachista ma kogoś, kto mu totalnie nie leży, z kim bardzo ciężko się gra. No i właśnie dla Dudy takim zawodnikiem jest Wesley So, więc z jednej strony można powiedzieć: dobre, na początek najcięższy przeciwnik, teraz już tylko z górki. Natomiast w tej partii Duda zdecydował się czarnymi na c4, co też ma dużo sensu, bo oczywiście ten pionek podwisał, przeciwnik odbił, no i Duda wieża c8. Więc tak jak widzicie, czarny skupił się na rozwoju skrzydła hetmańskiego i za chwilę jeden z tych dwóch głównych problemów zostanie bardzo łatwo rozwiązany przez Polaka, ponieważ ten goniec d7 będzie chciał wskoczyć na c6 i na tym polu goniec będzie fenomenalnie działał, tak? Ponieważ pozbędzie się tego bardzo, bardzo aktywnego gońca z g2, który jeszcze dodatkowo chroni białego króla, więc bardzo dobry interes. Niemniej biały kontynuuje rozwój. Skoczek wybił na d4, hetman odbił na d4, goniec c5, więc jeszcze Duda tutaj wchodzi z tempem i w partii hetman h4. I tutaj na moment się zatrzymajmy, ponieważ jest to bardzo
istotna decyzja, w jaki sposób czarny podejdzie teraz do tej akcji. W partii Duda zdecydował się na goniec C6, czyli idea jest tutaj logiczna. To, co wcześniej powiedziałem, żeby wymienić te gońce, no ewidentnie goniec z G2 jest lepszy od gońca z D7. Natomiast tutaj też bardzo fajnym ruchem jest po prostu zrobienie roszady. Ja ogólnie jestem fanem zabezpieczania króla. Jeżeli chodzi o pionka z B7, to okazuje się, że wcale tak na dobrą sprawę nie musimy się o niego tak bardzo bać, ponieważ w takiej konfiguracji dosyć ciężko jest białemu zakończyć rozwój. Pionek z B2 podwisa, a mało tego, jest tutaj taki bardzo zacny trik, wieża B4. I teraz hetman w ogóle ma mało miejsca, a jak nastąpi posunięcie E4, to goniec wchodzi na D4. No i zobaczcie, później hetman B6, potężna presja na F2, potężna presja na B2, jeszcze tylko czekać, aż kolejna wieża wkroczy do akcji i dynamika jest tutaj naprawdę świetna. A przede wszystkim król czarnego jest zabezpieczony, więc osobiście ja bardziej jestem fanem podejścia właśnie roszada, poświęcić pionka i wtedy to czarny stwarza presję. Ja po prostu lubię atakować. Natomiast w partii Duda zagrał posunięcie goniec C6. Mnóstwo partii było w tym wariancie rozegranych. Jak najbardziej jest to znana idea, to nie są jakieś nieznane rejony, więc wydaje mi się, że jeden i drugi zawodnik musieli to oczywiście analizować. No i teraz feralne 13. posunięcie. Wesley So. Jest to zawodnik, który ma takie bardzo pragmatyczne podejście do szachów. Zazwyczaj nie wydziwia, tylko gra po prostu solidne, dobre ruchy i na takich mikroproblemikach wyciska przeciwników. Więc to, co tutaj robi Amerykanin? Wieża D1. Ciężko się przyczepić do takiego ruchu, prawda? Tutaj zaatakował tego hetmana, wrzucił wieżę na otwartą linię, no super posunięcie. No i teraz. Co robi Duda? Duda gra posunięcie hetman B6. I okazuje się, że po ruchu hetman B6 pozycja czarnego jest na pograniczu nieprzyjemnej, a przegranej. Zaskakujące, ale naprawdę w tym momencie pozycja czarnego się po prostu rozjeżdża. Oczywiście na moim poziomie, czy na waszym poziomie, no to jeszcze 5 razy ta pozycja może się odwrócić, tak? Ale na tym poziomie 2700 plus to już jest praktycznie przegrana. Więc zaskakujące, co się tutaj zadziało. Żeby zrozumieć, dlaczego hetman powinien pójść na A5, a nie na B6, to zobaczcie, co wydarzyło się w partii. Po ruchu hetman B6, Wesley So zbił na C6 z szachem. Nastąpiło tutaj odbicie wieżą, co jest kolejnym błędem, ale pozycja już i tak była zła. No i teraz wchodzi coś naprawdę pięknego. Pięknego w swojej prostocie, bo zauważcie, biały no nie rozwinął jeszcze gońca. Więc dobrze byłoby go wprowadzić do akcji, jednocześnie stwarzając przeciwnikowi jakiś problem. No ale trzeba też pamiętać o tym, że tutaj pionek z F2 podwisa. No E3 byłoby bardzo smutne, tak? Wtedy ten goniec jest beznadziejny. Więc co tutaj znalazł Wesley So? Goniec H6. No bardzo, bardzo ładne zagranie, podważające skoczka z F6. Jeżeli nastąpi bicie, no to biały odbija na F6, zabezpiecza na F2, wisi wieża, wisi pionek, ta pozycja jest kompletnie przegrana. Jeżeli natomiast teraz czarny zrobi roszadę, licząc, że zabezpieczy sobie po prostu pionka G7 królem, no to niestety to nie działa, bo goniec bije G7. No i jeżeli król odbije, następuje szach, następuje bicie z szachem na F6, no i ta pozycja to jest totalny wałek, tak? Strata materialna plus też
król jest kompletnie tutaj goły. Jeżeli natomiast nastąpiłby wtrącony szach na f2, to wcale to nie pomaga, bo król po prostu sobie odejdzie, no i znowu mamy ten sam trik, a później bicie na f2 i czarny wychodzi z figurą mniej. I teraz już rozumiecie, dlaczego lepszym ruchem, zamiast tego fatalnego hetman b6, dlaczego tutaj lepszym ruchem jest hetman a5. Ponieważ teraz, po biciu na c6 i goniec h6, można zrobić roszadę. I ta pozycja się zgadza, bo za chwilę wieża czarnego wkracza do akcji i wszystkie figury grają, król zabezpieczony, ideolo. Ponieważ teraz, jeżeli pójdzie goniec bije g7, to wchodzi goniec bije f2, król bije f2, i król bije g7 i hetman zabezpiecza po piątej linii, więc król czarnego jest bezpieczny, materialnie jest równowaga, król białego też jest delikatnie osłabiony, więc pozycja pozostaje w równowadze. Oczywiście jeszcze gra toczy się dalej, może biały na ten wariant pójść i jeszcze wszystkie trzy wyniki możliwe, ale czarny ma nie gorsze szanse. No i teraz powiem wam szczerze, że nie wiem, co się tutaj zadziało, bo śledziłem początek partii i tam Duda wykonywał ruchy bardzo szybko, no więc z całą pewnością miał to przeanalizowane. Więc nie wiem, czy coś mu się w głowie pomyliło. Wydawało mu się, że hetman b6 jest najlepszy, a tak naprawdę w notatkach miał hetman a5, czy też może jest to jakiś błąd analizy, zły wariant miał przygotowany, bo widzę, że tych partii po hetman b6 było kilka, więc Duda nawet nie jest pierwszym zawodnikiem, który ten błąd popełnił, więc no niestety, na tym poziomie 2700 nie można sobie na tego typu akcje pozwalać, no bo zawodnicy po prostu łapią przewagę i już nie wypuszczają do końca partii, więc nie wiem, co się stało, ale no ta depresja szachowa Dudy cały czas trwa. Po 13 ruchu tak de facto pozycja była już no równia pochyła w dół. Więc zobaczcie, co się wydarzyło w partii. No właśnie, wjechał ten goniec na h6. Duda zrozumiał, że bicie na h6 jest fatalne. Roszada jeszcze gorsza, więc zdecydował się na ruch goniec f8. No ale to nawet optycznie widać, że taki ruch no, nie może prowadzić do dobrej pozycji. I tutaj Wesley So, wieża d3. No muszę tutaj ze smutkiem stwierdzić, że So gra naprawdę piękne, logiczne szachy. Jedna figura nie bierze jeszcze udziału w akcji, czyli ta wieża za jeden. No i on teraz robi pięknie miejscówkę, żeby ta wieża wkroczyła do akcji, no i wtedy już no, ten król czarnego będzie w totalnie beznadziejnej sytuacji. No i w partii Duda skoczek d5, żeby ten skoczek nie podwisał i teraz już się gońcem można zainteresować. Nastąpiło wybicie, odbicie, goniec się ewakuował. No i rzeczywiście Duda wyszedł tutaj z pionkiem przewagi, ale no król jest w centrum i plus figury białego działają tutaj bardzo aktywnie. W partii hetman e7, defensywa pionka b7. No i tutaj So po prostu wymienił. Bicie gońcem, no to jeszcze gorzej, bo bicie na b7 i tutaj dwa pionki wiszą, więc Duda zbił królem, no ale teraz no bicie na b7, no król się zaktywizował, jasne, ale no to związanie jest piekielnie problematyczne, bo tutaj z praktycznego punktu widzenia to czarny gra po prostu z figurą mniej, bo jedna figura białego całkowicie ograniczyła możliwości dwóch figur czarnego. No i w partii h5, więc tutaj Duda oczywiście próbuje się jeszcze zaktywizować, ale no z figurą mniej, no to na tym poziomie sobie za bardzo nie pogramy. Biały no pięknie wszystko zabezpieczył. Duda oczywiście szuka kontrszans, no ale biały się aktywizuje. Oczywiście chodzi o pionka d5. No i tenże pionek został zbity,
No a później wieża D8. I zobaczcie, okazuje się, że to związanie po ósmej linii jest po prostu zabójcze. I tutaj jeszcze Duda no, może liczyć na to, że mało pionków na szachownicy i się pojawią jakieś tendencje remisowe, ale So technicznie jest naprawdę fenomenalnym graczem, więc no, on tego typu akcje bezproblemowo realizuje. Tutaj jeszcze była próba ataku na pionka G3, więc co robi tutaj So? Król G2. Już tak wiecie, żeby totalnie nie dać Polakowi żadnych szans. Partia A5, E4, tutaj król sobie podszedł, goniec wygonił tę wieżę, wrzucił E5, no po prostu totalny klops, wybicie, odbicie, pionek został zdobyty, no i tutaj po król G4 Duda już się poddał, no bo oczywiście pionka F6 nie będzie w stanie wybronić, jak te wieże się zaktywizują. Plus też nawet w tym momencie już motywy matowe widać po siódmej linii, także ta pozycja rzeczywiście jest do poddania. Więc cóż, no, przyznam szczerze, że liczyłem, że po tym beznadziejnym okresie, no teraz Duda się podniesie, ale start w turnieju naprawdę bardzo zły. Miejmy po prostu nadzieję, że no, ten Wesley So jakąś Duda ma psychologiczną blokadę czy coś, a teraz już po prostu będzie z górki. Chociaż trzeba powiedzieć, że dzisiaj, to jest 17 lutego, będzie grał z top 2 na świecie, Janem Niepomniaszczym, który za niedługo będzie grał mecz o Mistrzostwo Świata. No więc powiem tak, z całą pewnością lekko nie będzie, ale zapraszam Was, drodzy widzowie, od godziny 14:15 dla Was tę partię na żywo. Na tym kanale będzie komentował Miłosz Szpar z Mariancello. Całość na żywo. Także zapraszam oczywiście na streama i koniecznie zasubskrybujcie ten kanał, ponieważ cały ten turniej będziemy komentowali dla Was na żywo, więc żebyście nie ominęli żadnej rundy, no to koniecznie subskrypcję trzeba wrzucić. Także cóż, no Hetman B6, no brutalny te szachy. Tak, drobna różnica pomiędzy tym Hetman B6 a Hetman A5. No i to niestety już na tym etapie zadecydowało o wyniku partii. Więc cóż, pa pa widzowie.